Dobry wieczór, Państwu. Witamy w Ekonomii Raport. Dziś o sprawach krajowych bardzo ważnych, bo porozmawiamy o demografii, ale również o sprawach międzynarodowych. Jest kryzys w portach, szczególnie chińskich, i jak to wpływa na świat? Porozmawiam dzisiaj z doktorem Cezary Mechem, ekonomistą z Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych UMFE. Dobry wieczór Panu. Witam Państwa serdecznie. Panie doktorze, może byśmy rozpoczęli od tego, jak epidemia koronawirusa wpłynęła na przewidywanie przyszłości, a szczególnie to jest oczywiście ważne przy transporcie międzynarodowym. Wielkie korporacje mają specjalne oprogramowanie, całe zespoły logistyczne, które próbują im obniżyć koszty. A tu niestety okazuje się, że rok do roku koszty frachtu rosną o 200-300%, z czego to wynika, panie doktorze. Bo ceny się nie zatrzymują. No wiadomo. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą tych fraktów, to, to do Europy to 300%, a do zachodniej części Stanów Zjednoczonych 200%. Przy czym no, należy pamiętać, no, kontenerów wszystkich to jest około tam 13 milionów. Niemniej należy też podkreślić, że jeśli chodzi o żeglugę międzynarodową to ze względu na koronawirusa i wszelkiego typu tam załamania logistyczne i powiązanie pewnych połączeń no to jednak ona funkcjonuje w około 30%. Oczywiście tego nie widać aż tak bardzo na na tych wszystkich wskaźnikach dotyczących przewozu towarów, handlu międzynarodowego, no ponieważ to się bardzo nierówno przekłada. Jeśli patrzymy na kryzys, to myśmy już omawiali to wcześniej już parę miesięcy temu, że pierwszym takim zaczynkiem kryzysu no to były te problemy na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, no, że wszelkiego typu problemy z koronawirusem, konieczności sprawdzania spowodowały unieruchomienie znacznej ilości kontenerów. Jak i też spowolnienie działania portów. Potem mieliśmy takie bardzo charakterystyczne, bo jak wysz... logistyka, jak z tego wyszła. No, wyszła w ten sposób, no, że zaczęto przerzucać kontenery dłuższym, dłuższą drogą. No, więc można powiedzieć przez kanał sueski. W tym momencie trak, po prostu załamanie na, na kanale sueskim, zablokowanie kanału sueskiego. No i wiadomo, no, wydawałoby się, że to tak do trzech razy sztuka teraz mamy sztukę z koronawirusem wiadomo, że Guangdong pamiętajmy, że Chiny no to jest Światowy producent produktów i wszelkiego typu pod podzespołem jeśli chodzi o produkty przemysłowe, no to one same Chiny produkują tyle czy Stany Zjednoczone, Europa i Japonia, a więc można by było powiedzieć, że tutaj jest handel jest olbrzymi jak patrzymy na wskaźniki ekonomiczne po koronawirusie, no to rzeczywiście no handel zagraniczny Chin. Dzięki temu, że nie, że nie mieli u nich właściwie bardzo krótki okres koronawirusa, no to eksplodował. To, co producenci i eksporterzy chińscy mówią, a propos wszelkiego typu produktów gotowych, jak i też podzespołów, oni mają zamówienia ze strony Stanów Zjednoczonych i innych krajów świata zwiększone o 20%. Oczywiście to nie jest, to jest jakaś. Część powiedzmy tej historii nie mnie bardzo duże, ponieważ wszelkiego typu te bonusy, które dostały społeczeństwa spowodowały, że mimo, że sami te kraje nie produkowały, to z drugiej strony ludzie mieli środki, żeby kupować. To jest, więc to jest olbrzymie, po prostu olbrzymie możliwości. A na to się składa no, ten wybuch koronawirusa powiedzmy w, tam, w tym regionie Guangdong, a więc w tym na południu Chin, tam w okolicach Hongkongu, gdzie przechodzi gdzie przechodzi 24% eksportu Chin. To spowodowało olbrzymie uderzenie i opóźnienie, jeśli chodzi o eksport chiński, ponieważ, ponieważ no, te kolejki to zamiast statków, to zamiast już nie, nie tylko kontenery mówimy, mówimy o statkach. No, jeśli chodzi o kontenery, no, to, to czekają 150 tysięcy kontenerów, czeka na nas załadowanie, ale ona, można powiedzieć, są po prostu w magazynie, Gazynach. Czekają zamiast dwóch dni, czekają już 6, 16 dni, a więc tu jest opóźnienie. Później w innych aspektach jest też opóźnienie. Później jest opóźnienie w innych portach, tak, bo to tak. jest często przyładunkowy Tak, ponieważ, ponieważ zauważmy, no, dlaczego to, to opóźnienie jest i dlaczego to się wiąże z koronawirusem? No tam było nagle jest około kilkunastu tylko zachorowań ale Chiny wiadomo, że swoją ekspansję i swoją politykę wiążą z tym z zero, zerową wielkością tego koronawirusa, żeby nie demolował po prostu gospodarkę. Mimo, że, tej, że u nich można powiedzieć umarło na koronawirusa, znaczy w Polsce umarło na koronawirusa, podobnie co u nich w Chinach zachorowało, oni nie akceptują koronawirusa, mimo że poziom zaszczepień ludzi mają na tym samym poziomie, co Polska. I to jest bardzo charakterystyczne, bo właśnie ostatni tygodni, tygodni The Economist pokazał też taką tabelkę JP Morgana, którym pokazał, że Polska tak naprawdę pokrywa się, jeśli chodzi o restrykcje wewnątrz. Z tym, co, jak i też ilością osób zaszczepionych, dokładnie w tym samym kółeczku jesteśmy, co ich inne. Tylko, że u nich jest dwa razy, ponad dwa razy wyższe po prostu odbicie odbicie gospodarcze. Przez to spowodowało, że u nich nastąpiło spowolnienie działania tych portów o 40%. Ponieważ no oni chcą doprowadzić do tego, żeby jednak ten wardian delta, a więc ten, który jest teraz najgroźniejszy, nie nie wszedł jednak do Chin, przez to jest sprawdzanie, szczepienie wszystkich osób, które mają potencjalne możliwości kontaktu, jednak tego handlowego z tymi przyjezdnymi. No bo teraz jest druga, ta kolejna fala, to jest już niebezpieczeństwo, te, które zresztą J.P. Morgan. Podkreśla w innym raporcie, który pokazuje, no że Polska na, na przykład jest dlatego ma taką niską ilość zachorowalności, bo tylko ma tej delty, a więc tego Hindusam ma tylko 2,6%. Inne kraje mają więcej, ale to ma się zmienić. Populacje jednak mają tą politykę otwartej drzwi, Może więc tak jak do W zeszłym i... roku wiosna jesień, otwarte drzwi takie, jak pan wskazuje. Yy, no ale pandemia również wpłynęła na. Naszą dzietność na demografię w Polsce, więc może byśmy przeszli do drugiego tematu. Rząd przygotował strategię demograficzną 2040. Tak, to 120, 126 stron przygotował no rzeczywiście z tych wszystkich wykresów wynika. Mimo, że cały świat się pasjonuje tym co jest w Chinach i nawet pod względem dzietności, bo już oczekiwano, że po raz pierwszy po prostu okaże się, że ilość Chińczyków zmaleje, no to jednak największe po prostu obsunięcie i to związane z koronawirusem konsekwencjami ze zmniejszeniem dzietności. Myślę, że tutaj też koronawirus odegrał swoją rolę. To był jednak w Polsce w efekcie Polska się znalazła w nas 153. miejscu na świecie, jeśli ale od tyłu, nie, nie tyle od jedna śmiertelność w ogóle, no, kwestie to netto. o jeśli tak bilans, a więc e, Odzietność to jest jeszcze dalej, ponieważ jest na, według fact sheetu CIA, a więc można wywiadowi amerykańskiemu wierzyć na pozycji 155. To jest 13. pozycja od końca. Przy czym oni tak. Ale przed nami jeszcze, za nami Singapur, Hongkong. Inne no to, takie tak, państwa tak, miasta? Takie miasta jak Singapur, rzeczywiście Singapur Hong Kong nawet dwa kraje europejskie, ale no też pokazuj, oni pokazali też i w takiej nocce, piszą, że te kraje, które mają taką dzietność, to idą do tej pozycji na rynie świata. Więc ja spojrzałem, jak mają po prostu liczne są te populacje, które są na pozycji 155 na świecie według tego faktu, no okazało się, że to jest St Helen. No, no dobrze, no to jakieś małe więc... wyspy zależne o, głównie od królowej brytyjskiej tak, z zależne Zależne. No, poprzednio byliśmy na pozycji na Euro trochę więcej. łączą się może z Polską z tą, to tym, że, Albo, że... Na, a Napoleon tam umarł, zmniejszył po prostu znacząco. Tak, Ale jeszcze pamiętam, że Tuwalu i, i Topago opowiedziały się za Polską w czasie II wojny światowej, więc wracając do tych klimatów, ale tak już całkiem serio, panie, panie doktorze, czy ta strategia, bo została opracowana na podstawie wielu dokumentów naukowych, jest właśnie dyskutowana, więc my też możemy podyskutować. To jest wystarczające do zmiany tej sytuacji, w której jesteśmy? Znaczy jeśli chodzi o strategię, po, po pierwsze bardzo dobrze, że jest reakcja no, ona jest świetna, że jest to reakcja ja, po, po pierwsze mnie przeraża inna rzecz nawet pokazuje no, się, że tutaj y, y, ci którzy rządzą wyprzedzają właściwie to opozycję, ale dla mnie jest jakieś szokujące, że tego aspektu dotyczącego nieskuteczności załamania demograficznego jakiś propozycji programowych, co zrobią w takiej tragicznej sytuacji, no to nie przedstawia opozycja. Chiny to, że, że tak powiem już wszyscy urzędnicy zostali przestrasowani przez, tam przynajmniej łoscy John podał, że przez przywódcę chińskiego, że to jest tragedia powiedzmy narodowa, to co się zbliża u nich, a oni mają dzietność zdecydowanie wyższą, wyższą niż Polska. Zresztą na poziomie dzietności też rosyjskiej. I to jest też jakaś, powiedzmy, tam przestroga. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą tego, tego raportu, dobrze, że on jest, dobrze, że będzie przedmiotem dyskusji. Niemniej pamiętajmy, to nie może się skończyć na dyskusji. Bo tutaj na odwrocie, to ja mam, powiedzmy, taki ostatni slajd, który mało jest widoczny. Ostatni no jest slajd gazeta, programu gospodarczego. Gospod Codzienna, tak, tak gospadu y, y, programu gospodarczego y, PIS 2005 roku, którego po prostu sam byłem au, autorem, no, byłem szefem po prostu programu gospodarczego i wtedy też uznaliśmy, że właśnie praca. Jak i też powiedzmy kwestia przeciwdziałania za, załamaniu y, temu demograficznemu no to jest tak ta kluczowa dla przyszłości Polski nad tym nad czym teraz płaczemy i co y, płaczemy też w raporcie no, co jest przestrogą i się mówi o chińczynkach o jak to po prostu przestaną być tą wielką potęgą jeśli po prostu tego problemu nie rozwiążą i przecież tam jest wyraźnie podczas tej na tym tej, na tej, takim przykładzie jak to będzie gazeta wyborcza gazeta przepraszam nie wyborcza tylko codzienna łączy się ciekawe że jakoś tak dziwnie z wyborczą jak to będzie wyglądała pierwsza strona sukcesów polskiej przyszłości no że nie będziemy po prostu stanowili znaczącej siły w Europie nie będzie na świecie nie zostaniemy tam na zaproszeni na uroczystości ba Wtedy nikt nie mówił o Ukraińcach. Tutaj było napisane, no, że, że w jakiś sposób, no nie naturalny, że tak powiem, z powodu tego, że nas nie będzie, no to będzie apel do polskiego parlamentu o drugi język urzędowy, no że będzie debata o aborcji, o przesłonięciu wieku emerytalnego, o tym, że po prostu Polacy wyjadą, ale gdzie indziej solidarność będzie też nie, wręcz nie dobrze, działa w Berlinie. No trochę zaczęli wracać, no, no i panie tak. doktorze, więc... Coś Więc... się tam odmieniło, może się uda. Nie nie, nie wiele, jak widać z raportu niewiele się odmieniło, ponieważ to co z raportu wynika, to wynika, że y, udało się y, y, tym krajom z, y, Europy, powiedzmy tej wschodniej, y, y, ponieważ rzeczywiście tam udało się od tego pół y, po przeciętne pół dziecka, po prostu zwiększyć dzietność. U nas jesteśmy właśnie tym krajem, u którego to spada, a więc mimo tych potężnych problemów, bo po pamiętajmy, dlaczego my wtedy mówiliśmy, że wtedy należy, bo wtedy no jednak było dwa razy więcej osób w wieku tym najlepszej rozrodczości a więc pań, które po prostu mogły mieć dzieci niż obecnie, więc teraz te środki Czyli muszą być... Czyli po prostu wyżdem decy... demograficzny, tak. w którym ja akurat tak. jestem rocznikowo... Umieszczony, no, wtedy mógł już Powinni... startować z dziećmi, i teraz już Jeszcze tak. Coraz, A teraz coraz mamy... trudniej. I to też jest, moim zdaniem, wielkie wyzwanie, bo tutaj jednym z tych projekcji to jest powiedziane, że to jest problem też biologiczny. Już nie, nie chodzi nawet o ilość tych kobiet, ale to, że, że jednak po prostu często Polacy już teraz. Chcąc mieć dzieci, ich nie mają. I dla mnie, moim zdaniem, to po, 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 powinno być bardzo głębokie po prostu przeanalizowanie tych części, powiedzmy, tego raportu i znalezienie odpowiedzi, dlaczego po prostu tak, tak jest. Bo tak dziwnie się stało. Po II wojnie światowej to główne centra tego zapaści demograficznej to było w tych krajach, które były pokonane Niemcy, Japonia, Włochy, no do tej pory po prostu te kraje się z, zmagają i więc jakoś dziwy, dziwnie to przebiega i wydaje się też, że no, moim zdaniem, jeśli chciałbym coś tutaj dopowiedzieć i w ramach tej dyskusji, która ma trwać, to po pierwsze, no to jest sięgnięcie do tamtych rekomendacji, które były. Powydaje się niezależnie od wszystkiego, że one są aktualne, więc y, jaki też, y, no i jednak jakiś impuls od y, początku przejęcia władzy przez PIS. Baza podatkowa zwiększyła się o 40%. A więc i wielkość opodatkowania Polaków, jak i też tych małych dzieci i rodzin e, też się zwiększyła. Więc wydaje się, że jednak powinien być taki wizualnie zwiększenie tej, 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 tego, tej progresji powiedzmy tej monetarnej z obniżenia, Obciążenia powiedzmy tego podatkowego w postaci zwiększenia i zrobienia z tego 500 plus na 700 plus. Pamiętajmy, w 2005 roku to, co proponowaliśmy, No to było 400 plus, a przecież to były całkiem inne e, inne pieniądze. Panie doktorze, ja... ale tutaj wszystko fajnie, ale głównie problem jest z nieruchomościami i to się nie udało, jeśli chodzi o mieszkanie plus. Tutaj mamy kolejne pomysły, jakiś tam dom bez e, pozwoleń bo według mnie trosz, troszkę za mały, żeby rodzina wielopokoleniowa mogła zamieszkać, bo właściwie tak mówimy, tutaj praca, stabilność, kwestie zasiłków, pomocy dla rodziny, ale kwestia rynku tego, w którym Polacy teraz mieszkają, czy po prostu powiedzmy sobie szczerze, że te mieszkania są za małe do budowania choćby namiastki rodziny wielopokoleniowej, a cała reszta się później wysypuje, bo już nie jest tradycyjne. Wielkomiejskie. I tutaj też również zachęcałbym powiedzmy do tego programu gospodarczego PiS w 2005 roku. Prawdzie tam głównym przesłaniem to było jednak no, zatrzymanie Polaków w Polsce. No, tam kwestia dotycząca polityki prorodzinnej była. Istotna, no powie, to wiadomo, jaki i też y, miesz, mieszkaniowa była istotna. Pamiętajmy, no, był, był cały program Rodzina na swoim. Ja pana, pamiętam, ja ja to w jednej nocy po prostu tą nazwę po prostu wymyśliłem do tego programu. Y, była wizja, no tych 5 milionów dodatkowych, bo tak z ekonometrycznych nam y, tych kalkulacji y, to, y, to, y, to wychodziło. No i później właśnie o to chodzi, żeby te dobre chęci. Z Związany z tym, żeby zapewnić rodzinom mieszkanie, to one później przekuły się w, w tą realność. Bo jak się wtedy przekuły? No, nazwa została. Nie wiem, czy mam być z niej dumny, czy nie, ale w efekcie był pro, powstał produkt, który był produktem bankowym. No i teraz mamy tą całą kwestię dotyczącą kredytów frankowych. I dlatego też zwrócić uwagę na te aspekty, które były wtedy podnoszone, że tamte rozwiązanie było na miarę tych wyzwań demograficznych, żeby Polacy nie wyjechali. I żeby mieli dzieci. Ale mówiliśmy, że w tych następnych latach to kluczowe będzie, jak zrobić, żeby powiedzmy ta baza mieszkaniowa, która już jest, żeby ona była renomowana i żeby była dostarczona, żeby rodziny, które będą rodzinami, właśnie tymi wielopokoleniowymi, mogły mieć zagwarantowane kwestie mieszkaniowe. I tutaj też bardzo bym uważał, żeby przy tej całej dyskusji no to nie wyszło znowu, że to zdejmujemy państwo przejmuje ryzyko bankructwa ze strony tych, którzy udzielane są kredyty kredyty mieszkaniowe, ponieważ to na pewno banki będą zachwycone, tylko że znowu efekt może być nie ten, który chcemy, a na pewno jest istotne, że, że jednak. Ta strategia jest bardzo istotna i dobrze, że na tym temat będzie debata. Ja bym tylko zachęcał jeszcze bardzo wyraźnie po prostu opozycję. No ruszcie się, no ruszcie. To jest taki temat do ewentualnej krytyki, jak i mm, proponowania najlepszych rozwiązań. A przecież wiadomo, że jeśli to się uda, to się uda w Polsce. No jeszcze możemy oszczędzić opozycję, że jeśli tego nie zrobi, to z pewnością przegra kolejne wybory, tak. bo akurat PIS to dobrze wyczuwa, więc trzymamy kciuki i za strategię e, demograficzną 2040 i zachęcamy do jak najszybszej implementacji. Dziękuję Panie Doktorze za udział w programie. Dziękuję bardzo. Ja Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za chwilę na sumę dnia.